Bez tajemnic, podcast, sezon czwarty, Dymitr Błaszczyk, zapraszam. Patryk, zapalony żeglarz, miłośnik kuchni swojej dziewczyny, adwokat w sprawach karnych w Polsce i w Niemczech. Dzień dobry. Dzień dobry. Zobaczmy, kogo, moi drodzy, dzisiaj mamy. Po pierwsze, mamy osobę, która ma bardzo głęboką styczność z prawem, ale co najważniejsze... Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. To, żebyśmy tak dosyć mocno rozpoczęli, to powiedz mi, Patryk, które prawo jest prawem bardziej sprawiedliwym? To w Polsce czy to w Niemczech? Jak myślisz? O, jest to bardzo ogólne pytanie. Jak to zazwyczaj pra z prawnikami bywa, to zależy oczywiście. Jak interpretujemy słowo sprawiedliwość, tak? Czy mamy na myśli tylko sprawiedliwość czy sprawiedliwość społeczną naprawdę trzeba to e, doprecyzować ale w takim ogólnym rozumieniu myślę, że te dwa systemy zarówno po polskiej jak i po niemieckiej stronie są porównywalne. Także e, tutaj może trochę zaskoczy to myślą, ale to, to doświadczenie przed polskim i niemieckim sądem muszę przyznać, że jest dosyć e, podobne. W szczegółach jest inne, ale co do tego poczucia sprawiedliwości, to jeśli zdołamy się do niego zbliżyć, to już jest naprawdę sukces i zarówno jeśli mówimy o Polsce, jak i o Niemczech. To ciekawe, bo bardzo A... dobrze, bo gdzieś tam w mojej głowie przynajmniej wydaje mi się, że niemieckie prawo, jak to wszystko w Niemczech, czyli muss sein, czyli jak sam powiedziałeś, że jest dosyć zbliżony, to dobrze rzutuje na polski system prawa. No tak. No. Przy, przyznam się rację. Tak, to jest często zaskakująca myśl. E, oczywiście są aspekty, które mi się nie podobają, na przykład w Polsce, a które widzę, że lepiej są rozwiązane po niemieckiej stronie, o których też e, jak najbardziej mogę powiedzieć. E, no ale wszystko ma swoje plusy i minusy. Tak? E, po niemieckiej stronie możemy tak ogólnikowo stwierdzić, że ten system jest taki bardziej. E, Powiedziałbym, jeśli chodzi o sprawę danego człowieka, jest taki bardziej konsekwentny. Po polski czasem zdarzają się w możliwości, których w Niemczech nie mógłbym przeforcować. i to daje mi z kolei pole do popisu, żeby tą tą elastyczność na korzyść swojego klienta tutaj wykorzystać. Mhm. Um, także to jest kwestia, inne plusy, inne minusy, ogólnie rzecz biorąc. Ok. No ale dobra, 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 nie będę ukrywał, już pewna intryga w mojej mhm. głowie zagościła, a to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że będzie w efekcie całego naszego podcastu. Ale mhm. okej, okay. żebyśmy mogli ciebie bardziej poznać, wydaje mi się, że to jest naprawdę niecodzienne i nie widziałem takiej rozmowy na YouTube ani na Spotify, mhm. żeby. Gościem był adwokat, który ma zarówno doświadczenia i w Polsce, i w Niemczech. Powiedz mi w takim razie, jak to się stało, że zostałeś adwokatem w tych dwóch państwach? Mhm. Jakoś od, odkąd pamiętam, już w czasie szkoły, w czasie podstawówki, już wtedy mniej więcej wiedziałem, że chcę iść w tą stronę wymiaru sprawiedliwości. Mhm. W zasadzie już wtedy też wiedziałem, że raczej po tej stronie obrońcy. Że jakoś w ogóle nie wiedziałem się, żeby kogokolwiek oskarżać. Tylko, jak już to bronić. No i tutaj z tą myślą, idąc troszkę dalej, stwierdziłem, że bycie prawnikiem w jednym kraju i w drugim jest to, było dla mnie i dalej, oczywiście jest, coś takiego atrakcyjnego, coś szczególnego, bo zdobywanie doświadczenia w tych dwóch krajach naprawdę no, dzięki temu zbieram jeszcze większego doświadczenia. I zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie. Jakoś bardziej mi się to wydawało budzące większe zainteresowanie, właśnie i język, i występowanie przed zupełnie innym wymiarem sprawiedliwości, a jednak w pewnym systemie w podobny sposób, bo broniąc swojego klienta. Czy masz w gronie swoich znajomych? No, podejrzewam, mm -hmm. że obracacie się w. I adwokaci, i sędziowie, i prokuratorzy, i notariusze. To jest taka trochę zamknięta mhm. społeczność. Zobaczymy, jak bardzo, bo mhm. o tym też chciałbym z Tobą później porozmawiać. Ale znasz osobę, która ma podobne wykształcenie i doświadczenie jak Ty, pracując w dwóch odrębnych krajach? Oczywiście, że tak. W jakich? To też są Polska i Niemcy? Tak, bo głównie to jest, ja się tutaj, że tak powiem, specjalizuję w tej dziedzinie. Nie, nie wychodzę poza inne kraje Unii Europejskiej. No, chyba, że zdarzy się, że klient jest gdzieś tam aresztowany we Włoszech, a postępowanie się toczy czy w Polsce, czy w Niemczech. Tutaj wtedy oczywiście mamy do czynienia z europejskim nakazem aresztowania zazwyczaj. Ale oczywiście tak, mam spore grono adwokatów, może nie spore, ale spore, jeśli chodzi o zaufanie po niemieckiej stronie, ale również po polskiej stronie, i tworzymy taki zespół, oczywiście, swoich kancelarii, i to jest dla mnie no. Bezcenne doświadczenie, gdzie mogę też obcować z problemami innego adwokata, wymieniać się tymi problemami i spostrzeżeniami i dzięki temu czynić swoją pracę bardziej efektywną. Mhm. Jak często odbierasz telefony z Niemiec, a jak często telefony z Polski? To bardzo różnie bywa. Zazwyczaj jest tak, że oczywiście też z uwagi na to, że graniczymy, graniczymy z Niemcami. Ludzie często mieszkają w Polsce, a jadą do pracy do Niemiec, tak? Bądź odwrotnie, zjeżdżają z Niemiec do Polski na święta i czasem dzwonią z Polski, czasem z Niemiec, czasem to dotyczy prawa polskiego, czasem niemieckiego. Bardziej bym koncentrował się na tym, że chodzi głównie o, 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 o osoby, które co najmniej mówią po polsku, bądź po niemiecku, czy, czy angielsku, ale chodzi po prostu o. O, zazwyczaj o e, Polaków, którzy e, jakiś związek mają z Niemcami, i to jest ich cel podróży, cel często też przejazdu. Mhm. I tutaj powstają e, no, problemy, które na bieżąco trzeba mm, pomagać im rozwiązać. Okej. Okay. No to wyjdziemy trochę z tego, mhm. o czym mówiliśmy, bo mam szybkie pytanie, mhm. no, które po prostu. No... Nie wiem czemu, ale bardzo chcę je zadać. Czy razi Cię, kiedy ktoś do Ciebie mówi, przyszedł papuga? Nie, powiem szczerze. Nie zastanawiałem się tak nad tym, czy ja jestem papugą, czy nie jestem. To jest stosunkowo. Nie mam do tego jakiegoś negatywnego stosunku. Oczywiście, jak miałbym wchodzić w szczegóły, no to na sali rozpraw my nie powtarzamy tego co klient, tak? Także papuga zazwyczaj powtarza to co mówi klient. I no to wygląda wiele bardziej skomplikowanie, choć wydawałoby się, że my tylko powtarzamy to co klient myśli czy też chce powiedzieć, a tak nie jest. Aczkolwiek do samego określenia yy, zastanawiałem się, czy może sobie nie kupić jakiejś yy, rzeźby w postaci papugi, tak, bo po prostu nie mam z tym problemu, a Wiem, że to jest dosyć popularne sformułowanie. No ja myślałem, żeby zamiast czołówki puścić ten znany utwór Papuga. Aha, okej. Okay. No słyszałem, wiem o, no, jak, o, jak, o jakim utworze. No, ale chyba to nie, są te, to nie są te treści, ale to by było dosyć zabawne. Tak, zdecydowanie. Okej. Okay. To teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do tego, w jaki sposób dochodzi do nawiązania relacji pomiędzy mhm. tobą a. Swoim potencjalnym klientem, czyli wspomniany telefon, telefon dzwoni z Polski. Mhm. To co się dzieje? To umawiacie się na spotkanie face-to-face, face. na początku wysyłasz, nie wiem, swój cennik, wiesz, ile to mniej więcej może mhm. kosztować. Od samego początku, żebyśmy poznali mhm. proces nawiązywania Twoich relacji z Twoimi potencjalnymi klientami. Mhm. Najczęściej, e, s, może zacznijmy od tego, skąd pochodzą ci klienci, tak? Często jest tak, że oni pochodzą po prostu z polecenia, że inny klient, który już miałem okazję w jakiś sposób mu pomóc, gdzieś tam podesłał numer telefonu do mnie, innej osobie i tak to po sznureczku często ludzie do mnie odzwaniają, nawet nie wiem skąd oni wiedzą o tym. E, oczywiście... Też staram się tutaj, czy to, czy to na Facebooku, gdzieś jak ktoś ma jakieś zapytanie, że potrzebuje pomocy, został nie wiem, zatrzymany pod wpływem alkoholu w Niemczech, nie wie co ma robić, tak. No to często zostawiam wtedy kontakt do siebie i ta osoba ma wybór, czy do mnie zadzwoni, czy nie. Jest oczywiście wolna konkurencja. Także to, to zazwyczaj w ten sposób, jak już klient do mnie zadzwoni. Najczęściej wtedy odbierze pani sekretarka i to jest takie pierwsza krótka rozmowa tak naprawdę jak jest problem, powiedzmy w skrócie, tak, czego dotyczy. Pani sekretarka wtedy najczęściej robi mi notatkę, czy też mówi mi, że, że tutaj dzwoni taki klient, jeśli jestem na spotkaniu czy na rozprawie, to oczywiście później to odczytuję i, i staram się możliwie szybko oddzwonić, szczególnie jeśli chodzi o prawo karne. Bo tutaj często, ale też prawo pracy, gdzie biegnie nam termin, czy może biec termin, to staram się oczywiście szybko reagować. Wtedy do klienta odzwaniam i zazwyczaj proponuję mu, aby on już wypytuje go troszkę więcej na temat tego problemu. Też muszę zweryfikować, czy, czy ja się zajmuję tego typu sprawami. Mm -hmm. no, nie wszystkim się oczywiście zajmuję, tak. Nie wiem, prawem socjalnym się nie zajmuję i, i to powiem wprost. Po prostu nie, nie, nie jestem na tyle fachowy, żeby tutaj obsłużyć klienta, czy, czy, czy w jakiejś innej dziedzinie. Nie wiem, prawa spółek też nie robię. Nie obsługuję dużych podmiotów spółek, raczej skupiam się na osobach fizycznych, no i wtedy po prostu rozmawiam z tą osobą i na pewno potrzebuję zazwyczaj dokumentów do analizy. Tak? Okay. jakiegokolwiek pisma jakie osoba dostała czy z polskiej prokuratury czy niemieckiej z jakiegokolwiek urzędu tak to potrzebuje dostać to pismo bo jako adwokat oczywiście dla mnie najważniejsze jest to co mówi klient jego wersja która już wtedy mi przedstawia ale tak samo ważne są później dokumenty jakie analizuję i wtedy po prostu umawiamy się na poradę prawną on mi wysyła te dokumenty, ja je analizuję, wtedy do niego odzwaniam, albo spotykamy się w moim biurze i wtedy już mam te dwie perspektywy. Co jest w dokumentach, co mówi klient. Mhm. No i szukamy rozwiązania. I to jest ten pierwszy etap. Ta, ta porada prawna mhm. powiedzmy to jest ten jeden pierwszy etap. No I co i, jest później. Tak. E Oczywiście nie wszystkie sprawy wyglądają tak samo. Czasem trzeba od razu przejść do działania, tak, ale tak jakbym miał to uogólnić, to zawsze jest ten, ten pierwszy etap, i na podstawie tego etapu y, są jeszcze dwa kolejne etapy. Drugi etap są to ogólnie rzecz biorąc, y, czynności przedsądowe, a trzeci etap to czynności sądowe. No i na przykład, jak mamy taką sprawę karną, to po tej poradzie, kiedy już wiemy, co mniej więcej się dzieje, że jakieś nam postępowanie przygotowawcze jest wszczęte, no to ten, te czynności, ten drugi etap obraca się w zasadzie głównie wokół wglądu do akt sprawy. Nie? Bo jak dostanę, jak, jak dostanę pełnomocnictwo podczas takiej porady od, od klienta, on się zdecyduje, żebym działał, żebym zobaczył, jaki jest materiał dowodowy, em, który jest przeciwko niemu. Aha. To oczywiście ja potrzebuję pełnomocnictwa, zgłaszam się do sprawy jako obrońca i co najważniejsze wnioskuję o wgląd do akt. I to jest ten drugi etap. I to jest w mojej pracy na tyle istotne, że te akta sprawy, które otrzymuję, one. To są praktycznie odzwierciedlenie tego, co miał na biurku prokurator. Nie? Ja jestem tym takim odpowiednikiem po drugiej stronie, mhm. który również pod profesjonalnym okiem analizuje te dowody. No i wtedy znowu spotykamy się z klientem i już wtedy omawiamy te dowody. I tu naprawdę różne scenariusze mogą z tego wyniknąć. Ale to e... jest taka strategia obrony? Znaczy, to drugi jest drugi etap? Mhm. Drugi etap to jest już postępowanie... Em... To jest po prostu konieczność, bo um, oczywiście budujemy linię obrony po, po tej analizie, ale um, no tutaj my musimy najpierw sprawdzić, co jest w tym materiale dowodowym, aby też często skonfrontować to z, do, z dotychczasowym stanowiskiem klienta. Mhm. No bo jeśli ktoś mówi, że na przykład czegoś nie ukradł, a potem mamy zdjęcia, gdzie rzeczywiście on zabiera jakąś cenną rzecz. Mamy trzech świadków, którzy mówią, że on to ukradł. Mamy zdjęcia jego gdzieś tam, no to inaczej będziemy wtedy podchodzić do obrony, prawda? No i teraz zachodzi kluczowe pytanie, mhm. właśnie na podstawie tego, co powiedziałeś. A mianowicie, jeżeli widzisz, on mówi, że nie ukradł, ale no, mhm. ewidentnie na nagraniu widać, że ukradł, to co jest w twojej głowie wtedy? Że chcesz go wybronić z tego, że widzisz, że on zrobił złą rzecz? Czy podchodzisz do tego tak, że dobra, no to jest moja praca i tak, i tak muszę to wykonać? Mhm. Oczywiście podczas tego drugiego etapu to wszystko sobie w szczegółach omawiamy. My tak teraz ogólnikowo o tym mówimy, ale ten etap ma też na celu, aby przygotować klienta, co będzie później. Tak? Jeśli on dalej będzie się upierać, że to nie on i on jest niewinny, oczywiście on ma do tego prawo, ja mu tego nie zabronię, ale ja jako adwokat yy, muszę go i chcę go poinformować o ryzykach takiego stanowiska. Mhm. I ja mu wtedy staram się wytłumaczyć, że yy, no w takim wypadku prokurator wie to co ja, sędzia wie to co ja, no to w takim wypadku musimy przyjąć inną linię obrony i na przykład walczyć o niski wymiar kary. Tak? tak, myślałem, że to o tak. to właśnie chodzi. No dobra, i co? I wtedy przekazujesz mój mówisz, załóżmy, już nie wiem, panie Waldemarze, że tutaj będzie kara maksymalna 5 lat. Niech pan się przyzna, zawalczymy o dwa lata. Co coś takiego? E, nie, 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 nie stosuję czegoś takiego, że niech pan się przyzna, tylko proponuję rozwiązania. Zazwyczaj są to dwa, trzy rozwiązania, bo na tym etapie mniej więcej mam ogląd sytuacji, ale tak naprawdę cała rozgrywka, że tak powiem, cały ten mecz finałowy odbywa się w tym trzecim etapie, etapie sądowym, tak? Mhm. I przygotowując się do tego etapu, tak, my nie, nie rozwiążemy wszystkich tutaj wątpliwości, bo nie byłoby, nie byłoby wtedy potrzebny ten trzeci etap, tak? Dopiero na sali rozpraw, kiedy często te rozprawy są dynamiczne, kiedy... Również podejmujemy decyzję o tym, czy klient ma zeznawać, a jeśli tak, to co powinien powiedzieć, a z jakich, jakich kwestii może lepiej, żeby nie poruszał, tak? bo tylko może sobie zaszkodzić. Oczywiście, ja jako obrońca tak tutaj wtrącę, często jest takie postrzeganie, że ja tutaj mogę tworzyć rzeczywistość tak? przed sądem, ale ja z jednej strony mam obowiązek, nie mogę kłamać w sądzie jako obrońca, ale z drugiej strony ja muszę działać w pełni w interesie swojego klienta. I, no i to są takie te, te dwie kwestie się nie, nie, nie wykluczają, bo jeśli nawet jest taka sytuacja, że klient rzeczywiście materiał jest przeciwko niemu dowodowy i no, prawdopodobnie będzie musiał się w jakimś stopniu przyznać do winy, żeby przynajmniej liczyć na nis, niski wymiar kary. To należy pamiętać, że przy tym całym procederze ja jestem też właśnie w tym sensie funkcjonariuszem publicznym w tym czasie postępowania karnego. Mhm. Przynajmniej takie przepisy mnie dotyczą w sprawach karnych. I tutaj jestem też zawodem zaufania publicznego, i to oznacza, że ja mam też na celu wychwytywać pewne. Błędy prokuratora, czy też pewne próby pójścia przez niego na skróty, tak? Ja mam stać na straży tego, żeby ten proces był jak najbardziej praworządny i żeby klient dostał sprawiedliwy wyrok, a nie na przykład zbyt wygórowany, bo to się w mojej profesji zdarza, bo prokuratura na przykład um, pominęła dowody, które świadczą na korzyść mojego klienta i skupiła się tylko na tych. Obciążający go, tak? Mhm. Ja wtedy w takich sytuacjach mam na celu wychwycenie tych błędów, Aha. Tak? ale powiem szczerze, że rozmawiamy o takich naprawdę przypadkach, gdzie e, najczęściej jest tak, że jednak e, ta sytuacja nie jest taka czarno-biała, że on się powinien przyznać, czy nie czasem powinien się przyznać w części, powinien się przyznać w sposób umiejętny, żeby z jednej strony w części się przyznać, ale z drugiej strony części zarzutom zaprzeczyć, bo na przykład one nie mają pokrycia w materiale dowodowym. No dobra, okej, okay, to wszystko, mm, wszystko to mhm. rozumiem, ale co się dzieje w głowie adwokata w momencie, kiedy on tak naprawdę. Zdaje sobie sprawę z popełnionego czynu przez swojego klienta i teraz ty emocjonalnie, mentalnie doradzasz mu, żeby się przyznał tylko w tam załóżmy 30%, w 70% nie, bo nie mamy dowodów, ale my wiemy, że on to zrobił. Chodzi mi o to sumienie, które ma adwokat lub okręgosłup moralny. Są dwa synonimiczne Aha. słowa, ale chodzi mi tylko o to, czy ty wiesz w głowie, że on to zrobił, a i tak, i tak będziesz go dalej bronił. Będę go dalej bronić, ponieważ on zasługuje na sprawiedliwy proces, tak? on musi być praworządnie, musi mu wina zostać udowodniona. I ja nawet podczas rozmowy, ja nie mogę od razu wyjść z założenia, że aha, to on to zrobił i sprawa, sprawę zamykamy, on w zasadzie nie potrzebuje adwokata. To tak nie wygląda, bo po drodze jeszcze jest wiele aspektów, że okej, okay, on się może przyznał, ale może ten zarzut jest o wiele surowszy niż to, do czego on się przyznaje i mi mówi, że on to zrobił. tak? Mm -hmm. I chodzi też o to, żeby dopilnować, żeby to była sprawiedliwa kara w, takim, w takiej sytuacji. Oczywiście podejrzany, czy też później oskarżony, on tutaj na sali rozpraw, on nie musi zeznawać, on może skorzystać ze swojego prawa do odmowy składania zeznań. Oczywiście ta sala rozpraw to już jest naprawdę końcówka tak naprawdę całego hmm. procesu postępowania przygotowawczego, to już ono jest skończone, ale hmm, tutaj on też może odmówić na odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratury czy też sędziego. I z mojego doświadczenia na tej sali, ja jako adwokat, jeśli pada pytanie, które jest mocno obciążające dla mojego klienta, ja po prostu wtedy reaguję i wyprzedzam myśl mojego klienta, żeby się wypowiedzieć, i odmawiamy odpowiedzi na to pytanie. Bo to nie klient ma te dowody na swoją niekorzyść wnieść do materiału dowodowego, tylko prokuratura. Mhm. A i teraz troszkę wracając do początków takiej sprawy, e, takie klasyczne sytuacje, które mogą spotkać każdego człowieka gdzieś tam w zderzeniu z tym wymiarem sprawiedliwości. To często widzę, że ludzie mają tendencję od razu do wyspowiadania się w pełni przed policjantem, tak? Licząc na to, że jak teraz wszystko powiedzą, no to załatwią sprawę, nie wiem, mandatem i, 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 i tutaj policjant go puści wolno, a często tak nie jest. I często ludzie nie korzystają ze swojego prawa do odmowy składania zeznań już na tym początkowym etapie, który uważam jest kluczowy bo potem on nieco wiąże nam dalsze czynności. Mhm. tak? Także oczywiście to nie jest jeszcze tragedia, bo jest, jest materiał dowodowy, te, te, zeznania, te, te zeznania nie stosuje słowa wyjaśnienia, bo wtedy jeszcze nie wiemy, czy tutaj mowa jest o osobie podejrzanej, czy, czy oskarżonej, ale te zeznania takiej osoby można jeszcze uzupełnić tak? i po prostu stosownie do postępowania dopasować, tak? Aby nie było sytuacji, kiedy to Mój klient na siebie sprowadza po prostu kolejny dowód. Nie? Przeciwko sobie, on sam donosi na siebie, tak? No dobrze. To poznaliśmy, jak to wygląda. Te trzy etapy, i teraz znowu mamy szybkie pytanie, bo przypomniała mi się rozmowa z trzeciego sezonu, jak był tutaj sędzia, też karnista, i on powiedział, że ma. Już teraz nie wiem, czy dobrze pamiętam, chyba albo 300, albo 100. No nieważne, miał. Niesamowicie dużo spraw, które musi rozwiązać. Ile ty masz spraw, nad którymi teraz pracujesz? Hmm. Z, powiem szczerze, to jest dobre pytanie. Na pewno jest ich dużo. Um, są różne etapy tych spraw. Aha. Um, nie mam takiej sytuacji, że gdzieś się tam nie wiem nie wyrabiam. Bo tak jak mówię, często współpracuję z innymi adwokatami i gdzieś tam. Nawzajem oczywiście przy, przy, przy ustaleniach z klientem y, gdzieś jesteśmy w stanie to jakoś fajnie poukładać, ale w liczbach to naprawdę to jest ciężkie pytanie. Co prawda w, prowadzę swój rejestr, ale jakoś y, skupiam się na tej obsłudze, że y, nie wiem, to jest. Y, bardziej 10 czy bardziej 50. Nie, nie, bardziej y, powyżej 50. Aha, powyżej 50. Mhm. Mhm no to jednak trochę to jest mhm. jest no ale to dobrze no bo im więcej spraw tym no tak no. Tym, tym że tak powiem e... portfel rośnie też jest to skutek uboczny bardzo przyjemny skąd inąd, ale o, o zarobkach mhm. porozmawiamy już na samym końcu no dobra to żeby przejść teraz do jakiegoś namacalnego przykładu to chciałbym Patryk abyś powiedział nam o sprawie która była po pierwsze pewną intrygą wydarzyło się coś później coś się może zmieniło może nie rzeczywiście takich spraw w twojej historii nie było ale przedstaw nam sprawę którą uważasz że była bardzo ciekawa z punktu widzenia adwokackiego w ogóle prawnego Aha. Z punktu widzenia jeszcze tak tylko króciutko wracając do tych spraw, tak? Oczywiście też nie tylko mówię o sprawach karnych, bo, bo też po części tutaj czy to w sprawach pracy, czy gdzieś, często um, sprawami karnymi, odpryskami spraw karnych, są sprawy odszkodowawcze, no i to też pytanie, czy wtedy tworzymy jako nową sprawę, w, także tak płynne to jest te powyżej 50, okay. tak? Jest, to jest, bardzo tego płynne. Trochę. Jest, trochę, jest bardzo dużo porad tych pierwszych etapów, drugich etapów i, i często pytanie, czy to już jest sprawa. Nie? Mhm. Patrząc na sprawy stricte sądowe, to na pewno jest ich mniej jak 50, tak? ale tych, tych wokół, możemy powiedzieć, że na nie wiem, jedną sprawę sądową przypo, przypada nie wiem 10 porad i, i 5 spraw niesądowych, nie? coś, coś w tym stylu, żeby mieć pewien obraz sytuacji. A co do twojego pytania, tak, stricte pod kątem prawnym. Na pewno ciekawa sytuacja była z, z jednym klientem, który akurat był oskarżony o przemyt samochodów z Niemiec do Polski. No i ten klient dostał europejski nakaz aresztowania tutaj w Polsce, i po prostu króciutko tytułem wstępu niemiecka prokuratura prowadziła śledztwo. I, i to oznacza, że. Jeśli nie może schwytać po niemieckiej stronie takiej osoby, no to i domyśla się, że mamy do czynienia z Polakiem, to pewnie ten Polak jest w Polsce, jak nie jest w Niemczech, i wystosowuje właśnie e, e, wniosek europejski, nakaz aresztowania, aby ta osoba została przez polską policję, przez polską prokuraturę aresztowana w Polsce. No i wtedy, tak jakby, mamy takie dwa postępowania: główne w Niemczech i ten odprysk sprawy niemieckiej w Polsce. Mhm. No, i miałem taką sytuację, że prokurator niemiecki chciał aresztować klienta w Polsce, żeby polska prokuratura go aresztowała. Oczywiście oni go zatrzymali, przesłuchali go. Potem przystąpiłem do sprawy jako jego obrońca, bo niestety późno się zgłosiła, zgłosili krewni do mnie. Ale udało mi się doprowadzić przed polskim sądem do tego, aby zostało mu ta, to tymczasowe aresztowanie zamienione na dozór. Tak? Mhm. Oczywiście nie mamy tutaj do czynienia z takim powiedzmy kryminalistą. To była osoba, która pierwszy raz miała problem z prawem karnym w Niemczech. To był, to był taki incydent jego życiowy. Miał normalne życie, dzieci i tak dalej. I ma, oczywiście. I tu udało mi się doprowadzić do tego, że w Polsce dostał dozór. Pomimo tego, że niemiecka prokuratura chciała, aby został aresztowany, to oznacza, że Około 8 miesięcy czekał na proces w Niemczech. Mógł w tym czasie być w areszcie, ale był po części na wolności, bo miał po prostu dozór i musiał tam się dwa razy w tygodniu stawiać na policję. No i potem, oczywiście, pojechaliśmy razem na rozprawę do Niemiec. I tu nie powiem, nie byłem taki przekonany, czy ta sprawa skończy się z zawieszeniem, ale na szczęście udało się właśnie w procesie. Zakończyć go karą w zawieszeniu, no i to w zasadzie oznaczało, że jeszcze razem z tej samej rozprawy wróciliśmy do Polski, tak? No to duży sukces. No, to naprawdę dużą satysfakcję mi sprawiało tego typu e, sytuacje. Kiedy rzeczywiście mam wpływ na to, że no żeby tego klienta w jak najlepszy sposób e, obronić. Mhm. No oczywiście. Chciałbym, żebyśmy, bo zaraz wrócimy oczywiście do kolejnej sprawy, natomiast chciałbym, żebyśmy trochę ten wątek powiązali z tym, co widzimy na ekranach telewizorów w kinach. Często odnoszę to do kinematografii, spostrzeżenia czy doświadczenia moich gości, ale to tylko dlatego, że chciałbym, aby bez tajemnic powiedzieć, czy to, co jest nam przekazywane, za pomocą filmu ma jakiekolwiek przełożenie na to, jak to wygląda w rzeczywistości. A zatem, czy filmy, które dotyczą adwokatów, szeroko pojętych prawników, w ogóle ludzi dotykających prawo, czy jak oglądałeś, a zapewne podejrzewam, że oglądałeś takie filmy, to czy one w jakiś sposób naprawdę odwzorowują wasze życie? Oczywiście to zależy, o jakich filmach mówimy. W garniturach. W garniturach. Miałem okazję obejrzeć parę odcinków, ale to też parę lat temu. Tutaj mówimy bardziej, oczywiście, to jest podobne. Pewnie dlatego oglądałem to, bo w tamtym czasie akurat pracowałem w większej korporacji. Ja osobiście doszedłem do wniosku, że chcę się skupić na swojej działalności i na osobach fizycznych, tak? Mhm. Ale to było ciekawe doświadczenie, bo półtora roku wtedy pracowałem właśnie w zasadzie dwa lata w korporacji i później też w takiej polsko-niemieckiej korporacji, ale to mi pozwoliło to doświadczenie zdecydować, że hmm, chcę zająć się sprawami, typowymi sprawami typowego człowieka. Tak? Mhm. Ale w tamtym czasie oczywiście gdzieś ktoś mi polecił ten serial i rzeczywiście to takie życie korporacyjne jest tam fajnie przedstawione, bardzo porównywalnie. Tak? Oczywiście mhm. w, trochę w krzywym zwierciadle, trochę jest to tak bardziej wykoloryzowane, wykoloryzowane, ale jest tutaj sporo prawdy, jeśli chodzi mm. o ten serial. Ja swego czasu, jeszcze jako młody człowiek, czy o wiele młodszy niż jestem teraz, jak oglądałem te filmy, też to była pewna inspiracja. Dlaczego akurat chcę być adwokatem? amerykańskiej filmy, tak? Ława Przycięgłych. No i. Ym... No to jest no. chyba bardzo dobry film pod kątem waszym, hmm. prawda? Który? No, bo, no bo, że nie ława przysięgłych, tylko 12 gniewnych ludzi. No, bo to. On Aha, trochę yy, o no tym. tak, ten film jest naprawdę fajny. To jest yy, właśnie fajnie pokazane. Niby mamy do czynienia z kryminalistą mm -hmm. i, i taki obrońca ma bronić kryminalisty, a potem się okazuje. Że jest uniewinniony, prawda? No właśnie, i to zawsze ten film mówi, mówi się, że to jest jako dramat sądowy, mhm. ale on odwzorowuje bardzo dokładnie to, jak się odbywa. No pewnie bardziej w Stanach Zjednoczonych, tak, ale ta myśl, że yy, niby na początku wszystko jest jasne, gość powinien ponieść karę, ale jak się wgłębimy w szczegóły, no to jednak mhm. trzeba, i to jest właśnie dążenie do tej sprawiedliwości. Nawet, jak, jak, nawet jakby on by, on by się sam przyznał, że tak, to ja dźgnąłem nożem, no to pytanie: to co? To wtedy y, nie zasługuje na obronę. Może się jeszcze wiele rzeczy zdarzyć po drodze. Nie? Możemy też y, wniknąć w jego historię życiową, zobaczyć, że nawet y, jak jego życie wyglądało przed, przed tym czynem. Już troszkę też skręcając od tego filmu, ale też zauważyłem, że. Y, i to jest moja rola w procesie, kiedy sąd czy prokurator, często są to ludzie, którzy no, wywodzą się z dobrych domów, w których po prostu mogli się skupić na nauce, skupić się na dochodzeniu do tego zawodu. No i ja jako obrońca staram się w takich sytuacjach, kiedy mam klienta, który rzeczywiście ma poważne zarzuty, a jednak no, pochodzi z biedy, naprawdę z głębokiej biedy, często też z patologicznych rodzin. I ja muszę przybliżyć tą tragedię tego człowieka sądowi i prokuratorowi. Muszę postarać się, aby trochę jak właśnie w Stanach Zjednoczonych przed Bawą Przysięgłych obrońcy się wypowiadają, to coś takiego jest w tych naszych procesach, czy też procesach po niemieckiej stronie, żeby przybliżyć no, tą tragedię tego klienta, żeby sąd ją uwzględnił, żeby on przynajmniej przez tą chwilę się wczuł w tą jego tragedię, aby. Um, uwzględni, uwzględnił ją przy wydawaniu wyroku. No i teraz dochodzimy do etapu takiego, że wyjąłeś mi z ust moje pytanie hmm. tym, co powiedziałeś, a mianowicie, że przed ławą przysięgłych to też jest bardzo istotny, wręcz integralny element każdego quasi prawniczego filmu, że jest ta. Mocno zaznaczona postać adwokata, który przemawia mhm. do czy sędziego, czy do prokuratora, czy do ławy przysięgłych. Niemniej jednak na sali sądowej, czy tak to wygląda naprawdę i po polskiej, i po niemieckiej stronie? To jest w takim stopniu, czy w dużo mniejszym? Na pewno w dużo mniejszym, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Oczywiście my też mamy sąd ławniczy. Gdzie również są ławnicy, i to jest ten taki element tej ławy przysięgły w pigułce, byśmy to powiedzieli. Byśmy tak powiedzieli, ale ci ławnicy na pewno nie mają tak, nie odgrywają tak dużej roli jak w Stanach Zjednoczonych. Nie? Także mamy po prostu zupełnie dwa inne systemy. I tutaj mm, pewnie do tego przywykliśmy głównie przez filmy, które pochodzą z Ameryki. Nie? No tak. No to teraz dajmy polskie potwórko. No nie wiem, jak to określić. Na pewno nie kino, bardziej parakino. Sędzia Anna Maria Wesoławska. Co byś o tym powiedział? To o, Dobre pytanie. W Niemczech też jest coś takiego. To swego czasu nazywało się Richter Alexander Holt, coś takiego. I wtedy jeszcze na etapie, kiedy, kiedy no, szlifowałem ten język, też prawniczy, sporo tego oglądałem głównie w celach edukacyjnych. Hmm. Oczywiście to też jest podkoloryzowane, ale z tego co wiem, tam pra prawdziwi i sędziowie, oczywiście i prokuratorzy, to są rzeczywiście y, prawnicy. Mhm. E, to jest przerysowane bardziej o wiele mocniej, bardziej teatralnie em, bardziej teatralnie niż merytorycznie. Ale oczywiście jest to fajny taki obraz, jak to mniej więcej wygląda. A w ogóle wiesz, jaka tam jest historia z tą sędzią Marią Ewę Sołowską w Polsce, jak to wyszło? To znaczy, No bo tam był ten prokurator. Mhm. I on tak naprawdę jest adwokatem w rzeczywistości. No, Ale na potrzeby pewnie serialu. Tak, na, na potrzeby serialu został prokuratorem. Mhm. I teraz, nie wiem kiedy to wypłynęło, dwa mhm. lata temu, okazało się, że coś tam przeskrował mhm. i posadzili go jako oskarżonego, chyba. Mhm. Chyba było coś takiego. Mhm. Raczej nie ściemniam, mhm. bo coś dobrze pamiętam, ale troszeczkę mogłem pomylić, także też mamy. Oczywiście, no. Pra <grym> prawo obowiązuje również adwokatów, tak. <grym> no, ale to było zabawne. Powiedz mi, Patryk, żebyśmy zeszli teraz na wątek polsko-niemiecki. Po której stronie czujesz się pewniejszy? No, wiadomo, że urodziłeś się w Polsce, jesteś Polakiem. Czy zatem przez to czujesz się lepiej w Polsce jako prawnik, czy może w Niemczech? To znaczy, nie koncentrowałem się nigdy, jak się czuję, tak, tu czy tu. Bardziej naprawdę skupiałem się na tym, aby rozwiązać dany problem, żeby jak najlepiej tutaj obsłużyć mojego klienta w jego sprawie. Powiem tak. E no tak jak mówię, jeśli chodzi o moje uczucia, to raczej zostawiam je gdzieś na boku. Na pewno nie ma sytuacji, że gdzieś tam czuję się, nie wiem, no trudno mi sobie wyobrazić. Jest to naprawdę porównywalne. Oczywiście, jeśli mówimy o tych innych aspektach, które na przykład po niemieckiej stronie bardzo mi się podobają, a po polskiej trochę tego brakuje i ta polska po polskiej stronie często proces karny, to już z góry wiem, że on troszkę dłużej będzie trwał już z samego założenia, tak? Że te procesy trwają po prostu dłużej, i wydaje mi się, że po niemieckiej stronie jest taki spory atut tak, tak zwanych rozmów prawnych. Tak? To się nazywa rejske-sprech, i to oznacza, że po tym etapie, o którym rozmawialiśmy, tej analizie akt, wtedy w Niemczech jest jeszcze taki etap, podetap drugiego etapu. Tak? Mhm. I kiedy już. Jesteśmy napakowani tymi informacjami z materiału dowodowego, ustaleniami z klientem. Wtedy przychodzi do czegoś takiego, kiedy rozzwaniają się telefony. I mm -hmm. wtedy ja dzwonię do prokuratora, dzwonię też do sędziego i wstępnie rozmawiamy na temat tego, kto jakie tutaj widzi szanse na jaki wyrok nawet, tak? Na jaki wymiar kary. Oczywiście. Em, Wydaje mi się, że po polskiej stronie jest to takie trochę już, że kombinatorstwo, tak troszkę jakbyśmy chcieli jakoś ominąć system. No a uważam, że bardzo dużo spraw, dzięki temu, że mamy ten podetap po niemieckiej stronie, jesteśmy w stanie przygotować się już na pierwszą rozprawę. Tak? Już wiemy mniej więcej na co możemy liczyć, co będzie bardzo trudno uzyskać. I nawet podczas procesu po niemieckiej stronie ja mogę Zawnioskować o to, aby jeszcze podczas procesu przeprowadzić taką rozmowę. No i wtedy to jest o tyle ciekawe, że ja, jak i prokurator, i, i sędzia opuszczamy salę rozpraw, wychodzimy sobie na, do pomieszczenia obok. No i wtedy, podobnie jak tu my siedzimy, zaczynamy rozmawiać i oczywiście ja mam argumenty przemawiające, żeby był, nie wiem, niższy wyrok. Mam często też wtedy jakieś dodatkowe argumenty, ale to już są kwestie negocjacji. Prokurator ma swój sposób myślenia, swój sposób uka próbę ukarania mojego klienta, no i sędzia musi gdzieś to wszystko wyważyć, bo oczywiście jeśli ja się nie zgodzę kategorycznie na coś, bo stwierdzę, no nie ma dowodów na to, żeby mojego klienta tutaj skazać, tak? No to ja od razu daję do zrozumienia, że jeśli zapadnie taki wyrok, to ja na pewno będę składać apelację, bo i mój klient wtedy nie dostarczy dowodów, które może sędzia by potrzebował, tak? Mhm. A mój klient ma, oczywiście, jako osoba oskarżona czy też podejrzana, ma tutaj, e, tak jak do czego wracam, on nie musi na siebie donosić, tak? Ale to bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że. Mhm tego etapu nie ma w Polsce. To znaczy, że my jesteśmy co? Trochę dalej w systemach prawnych? Nie, to jest moim zdaniem troszkę daleki wniosek. Jest taki aspekt po polskiej stronie, który rzeczywiście ja nawet z niego korzystam. Niektórzy sędziowie, i to jest właśnie to, niektórzy sędziowie z tego chętnie korzystają. Niektórzy po prostu przyzwyczajeni trochę do takich klasycznej sprawy, kontynuują po prostu e, dalszy, ro, rozpoczynają przewód i dalszy tutaj Procedowanie, oczywiście nie ma czegoś takiego, że my opuszczamy salę rozpraw, tak? Ale jest coś takiego, że jeszcze przed pierwszą rozprawą yy, mogę wejść w kontakt z prokuratorem, z panem prokuratorem, czy też panią i podobnie porozmawiać chociażby o szansach na nie wiem, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, tak? Jeśli hmm. na przykład dostanę gwarancję, a sprawa jest naprawdę na, yy, na granicy. Że klient dostanie wyrok w zawieszeniu i jakąś tam grzywnę, ale nie pójdzie do więzienia, no to czasem dla klienta, on sam chce to uzyskać, tak? On sam do tego dąży. No jeśli dostanę od prokuratora taką informację, że okej, okay, on nie będzie tego skarżyć, no to wtedy oszczędzimy sobie całego mm. procesu i też dalszych kosztów, tak? Obiecałem razem obiecaliśmy naszym widzom i słuchaczom, że powrócimy do jakichś case'ów. Więc mm -hmm. y jeżeli mógłbym ciebie, Patryk, prosić, mm -hmm. to chciałbym, abyś teraz przedstawił sprawę, która w twoich oczach nie, że była trudna, czy tam jak wcześniej powiedziałem, żeby miała jakąś w sobie intrygę. Nie. Teraz bym poprosił ciebie, żebyś przedstawił sprawę, która była no, taka najpoważniejsza, którą prowadziłeś. O takiej, o której oczywiście też możesz powiedzieć. Mhm. To znaczy, e, może jeszcze do tego byśmy wrócili, bo co do najpoważniejszych, nie ukrywam, że to są też trochę delikatne kwestie. Mhm. E, aczkolwiek, e, no tutaj oczywiście też miałem okazję bronić e, przestępców oskarżonych, czy to o rozbój, czy, czy, czy też o zabójstwo, tak. E, Aczkolwiek nie uważam, że to były na tyle dynamiczne sprawy, o których może nasi słuchacze chcieliby znać szczegółów. I to o takie, które by chcieli mhm. znać szczegółów. Znaczy, tak mi się przynajmniej wydaje, żeby też nasi widzowie coś z tego wywnioskowali, no. myślę, że dla siebie. Bo takim ciekawym przypadkami, które dosyć często się zdarzają, to jest na przykład sytuacja, w której. Osoba przygląda oferty pracy, tak, czy to na Lixie, czy, czy gdzieś na, na, na jakichś innych źródłach, no i napotyka umowę o pracę jako kurier, tak? W firmie DHM, tak, tak to się nazywa. No i oczywiście tam jest zakwaterowanie jakieś kieszonkowe, no i taka osoba jedzie na przykład gdzieś tam do Niemiec, do hotelu i następnego dnia ma zacząć pracę. No i następnego dnia oczywiście dostaje pierwsze zlecenie, proszę odebrać paczkę gdzieś pod jakimś, z jakiegoś adresu. No i ona tam jedzie, odbiera paczkę, w drzwiach wita ją jakaś często starsza osoba, no i przekazuje mu tą paczkę. No i takich, jak to kurier, takich paczek odbiera w ciągu dnia tam, nie wiem, powiedzmy kilka, tak? No, no i potem się okazuje, że ta pani, która przekazywała mu tą torbę, Okazuje się, że ona myślała, że jest policjantem, tak? Albo ten kurier. Ten kurier, że on jest policjantem i on odbiera po prostu od niej jakąś paczkę. Potem Aha. się okazuje, że w tej paczce, nie wiem, były złote monety, albo pół miliona złotych, czy, czy euro. I okazuje się, wtedy policja przy, przy złapaniu takiej osoby, przy odbieraniu tych paczek, okazuje się, że ta osoba jest tak naprawdę członkiem zorganizowanej grupy przestępczej i bierze udział w wyłudzeniu na wnuczka, tak? Mhm. E, wcześniej i, i, i często, i, i mam sprawy, w, wcześniej, wcześniej miałem ich więcej e, z tego zakresu, tego bycia kurierem, bo e, tak jak mówię, i, i tutaj chciałbym właśnie przestrzec widzów, żeby nawiązując taką współpracę, czy analizując umowę o pracę, żeby, oczywiście można je konsultować z adwokatem, ale kto, kto konsultuje umowy, jeśli szuka pracy, mhm. ale żeby zwrócili szczególną uwagę, czy oni dostają ją na papierze, czy ona jest podpisana i czy to jest zdrowa, rozsądkowa umowa, bo jeśli ktoś, nie wiem, dostaje kieszonkowe i ma opłacony hotel i ma pracować jako kurier, no to raczej odbiega to od standardowych, od standardowych, od standardowej pracy kuriera, tak? Gdzie ale tam przepowiedziałeś liczy... powiedziałeś, to jest mm. real sytuacja? To, to się coś takiego wydarzyło? To znaczy, no coś podobnego, tak? Troszkę muszę zmienić ten stan faktyczny, ale to jest pewna procedura działania z tych wyłudzeń na wnuczka, bo tak to zazwyczaj się odbywa Czyli biorą po prostu takiego gościa, który nic nie wie, wsadzają to już nie go. Bywa, to różnie bywa. No nie. jasne, ale na tym przykładzie, co mm -hmm. powiedziałeś, to wsadzają go w jakieś określone role, mm -hmm. on, on nawet nie zdaje sobie z tego sprawy i on mm -hmm. później jest winny. No właśnie, to... to i tu jest pytanie, czy sobie zdaje sprawę, czy sobie nie zdaje sprawy, to już, to już wchodzimy w szczegóły, prawda? Ale czasem ta umowa, i często korzystam z tej linii obrony na rozprawie. Gdzie ja tłumaczę sądowi, że wysoki sądzie, no taką umowę, to ja bym nawet podpisał, bo ona jest tak wiarygodna. Oczywiście robi to na potrzeby danej linii obrony. W takich sprawach często prokuratura tutaj grzmi, że musimy i to zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, bo te, te przestępstwa są międzynarodowe, mhm. tak naprawdę. I tutaj prokuratura grzmi, że musimy wykorzenić te czyny, że te przestępstwa na wnuczka tutaj, oczywiście to są tragedie tych starszych osób, bo często one cały swój majątek uzbierany przez lata przekazują takim osobom. E, i, I prokuratura wtedy właśnie tutaj w jednej z takich spraw, tak to właśnie wyglądało, że e, chciała przykładnie ukarać mojego klienta, takiego, taką osobę, która odbierała, jej się zdarzyło odebranie jednej paczki, tak, mm. jednej paczki, i, I tutaj bardzo mocno chciał ją ukarać w zasadzie tak, jakby ukarał tych innych uczestników grupy przestępczej, których, nie, których niestety nie złapał, mm -hmm. prawda? Bo najłatwiej, i, i to była moja linia obrony, która rzeczywiście mm, poskutkowała mm, bardzo niskim wymiarem kary, ale to był moim zdaniem wyjątek, bo to była jedna, jeden, jeden czyn, i to rzeczywiście ta umowa była. Bardzo profesjonalnie przygotowana wręcz. I tu on nie nocował akurat w hotelu, ale rzeczywiście um, miał odebrać tylko paczkę. Tak, i, i tutaj otarł się o więzienie. Um, ale o czym, o czym mówiłem, właśnie o tym, że e, ta linia obrony w tej sytuacji wyglądała mniej więcej oczywiście w ten sposób, że on tak naprawdę jest tą, tym ostatnim etapem, tym najmniej ważną śrubką w tym całym. Kryminalnym procederze, mm -hmm. że gdybyśmy chcieli wyplewić tego typu czyny z Polski czy z jakiegoś innego kraju, to my na tak naprawdę musielibyśmy znaleźć tych całych bosów, tych mafiozów, którzy gdzieś są poukrywani, nie wiem, często, tak mi się wydaje, poza Unią Europejską, i, i, i to oni są tak naprawdę odpowiedzialni, to oni zbierają też owoce tych nielegalnych czynów. A ta osoba to jest praktycznie tylko kropka nad inną. No, taki nie? pioneczek malutki. Dokładnie, z drugiej strony. Jedna osoba, która ma fizyczny kontakt. Dokładnie tak, bez niej nie byłoby tego procesu. To to. I, I tak właśnie argumentował prokurator. O, to mógłbym być prokuratorem. Tak, dokładnie tak. Masz ale gdybym miał tą być intencję. kimś nie, z no. tego, to chciałbym chyba najbardziej być prokuratorem. No ale już Ciekawe. w życiu chyba nie będzie mi to dane. Mhm. Chociaż nigdy nie mów nigdy, jak to się mówi. I tak jeszcze, jak mogę tylko dopowiedzieć no, o tym kurierze, bo w zasadzie też. To są takie, takie aspekty, gdzie ym, zdarzają mi się klienci, którzy mają przewieźć z Polski do Holandii jakąś paczkę. Tak? Gdzieś tam kolega poprosił, przewieź mi paczkę za 30 euro do Holandii, bo gdzieś tam nie, nie, nie ma jej w Polsce. Tak? No i ta osoba jedzie przez Niemcy, w Niemczech zostaje zatrzymywana i okazuje się, że tam są narkotyki. No i teraz. Ta osoba oczywiście tłumaczy się, że nie wiedziała, co moim zdaniem już jest błędem. Powinna odmówić składania zeznań w takiej sytuacji. Tak? tak? Tym bardziej, że mówimy, że jesteśmy w Niemczech, gdzie mamy niemiecką policję. Często klienci nie władają niemieckim na tyle, aby się móc wytłumaczyć z tego. Często przechodzą na łamany angielski albo łamany niemiecki, i to jest duże ryzyko. To jest ryzykowne. Bo my nie wiemy, jak policjant zaprotokołuje te jego pierwsze zeznania. I moim zdaniem, w tego typu sytuacjach, kiedy już widzimy, że coś jest bardzo poważnego. no Narkotyki nawet jak naprawdę nie widzieliśmy, a zostaliśmy złapani z paczką narkotyków, lepiej odmówić składania zeznań. Nie? W tej sytuacji. A no to, to mega ciekawe, co powiedziałeś. Tak. A na przykład no na lotnisku, jeżeli taka sytuacja, to nie ma w ogóle no zaraz znaczenia. Do tego wrócimy, dobra? Do no. lotniska. <gry> no i właśnie przejeżdżając w tą stronę Holandii, taka osoba zostaje zatrzymywana i w zasadzie od razu potrafię sobie wyobrazić, że jest od razu tymczasowo aresztowana w Niemczech, bo ma poważny zarzut, oczywiście też zależy jaka ilość jest tych, tych środków odurzających, bo ta osoba wwozi na rynek niemiecki środki odurzające i to jest karane, że ona wiozła. Mhm. I to jest karane. Nie to, że nie wiedziała, co wiezie, albo my, my, wtedy ta osoba jest karana za czyn polegający na tym, że wprowadziła do Niemiec środki udurzające, i drugo-trzeciorzędną rolą jest to, sk skąd one pochodzą. Oczywiście one, no, to jest już drugo kwestia, Jasne. bo już ten czyn jest podejrzenie tego czynu, tak? I skoro jest podejrzenie tego czynu... No to lepiej odmówić składania zeznań. No dobrze, to panie adwokacie. Teraz fajnie by było, żebyś powiedział o tym lotnisku, o co tam się rozchodziło. A później mam do ciebie jeszcze kilka innych pytań, już na sam koniec. Ale teraz ten element tego lotniska, co tam się działo? To znaczy, zdarzają się przypadki, kiedy ktoś podróżuje na przykład, nie wiem, gdzieś. Z po prostu turystycznie, spoza Unii Europejskiej. tak? I na przykład nie wiem, wraca z wycieczki po Szwajcarii, chociażby to jest taki bardziej realny przykład. No i przechodząc, zrobi sobie zakupy w takiej Szwajcarii w jakieś torebki, tam są one markowe, rzeczy czy ciuchy, są paradoksalnie tańsze niż, niż na terenie Unii Europejskiej czy jakiś zegarek drogi, czy, czy, czy jakieś pierścionki, no i potem ląduje w Polsce, bądź w Niemczech, tutaj przepisy są bardzo podobne, w zasadzie takie same, no i e, przechodząc gdzieś tam, przemykając się przez to lotnisko, napotyka urzędnika, e, policjanta, który zatrzymuje taką osobę, no i zadaje jedno proste pytanie, czy ma Pani coś do oclenia? Mhm. No i często no człowiek nawet nie wie, kiedy ma coś do oclenia. No i mówi, że nie ma. No i ten policjant, dobrze, to proszę tutaj na bok, sprawdzimy, co ma pani w torbie, czy pan. No i sprawdzają. I, no i widzą, że są tutaj produkty kupione w Szwajcarii, które, Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej, które wymagane są, aby zostały oclone, zostały zgłoszone, bo trzeba zapłacić za to podatek. No, i przy takiej kwestii, w zasadzie, mówiąc, że nie mamy, odpowiadając, że nie mamy nic do, do oceny, no to, to już składamy fałszywe zeznanie funkcjonariuszowi publicznemu, tak? Wprowadzamy go w błąd. Mm -hmm. To już jest y, jedno wykroczenie. No i druga kwestia zaległy podatek. I ten podatek y, często przekracza no, sensowność w ogóle zakupu tego w takiej Szwajcarii. A co ciekawe, na lotniskach samo zazwyczaj przy opuszczaniu, przy, przy wylądowaniu, kiedy przechodzimy przez te różne korytarze, też możemy zwrócić uwagę, że są takie dwie e, dwa możliwości wyjścia, czerwone i zielone. I na niektórych lotniskach jest nawet tak, że jak my przechodzimy przez zielone, to my w sposób dorozumiany oświadczamy, że nie mamy nic do ocenia. I na podobnej zasadzie dopiero jak człowiek się przyjrzy, będąc na lotnisku, wtedy zobaczy te linie tak naprawdę. A to też oświadczamy, że nie mam nic do ocenia, i jak ktoś nas kontroluje, no to znowu powinniśmy. No tylko przejść. co robić. Co robić wtedy? Jak mówimy, że dobra, nie mam nic do ocenia, jednak tam zapomniałem o że z zegarkiem jednak wylądowałem, to, to co dalej? Co, to na, znaczy, co należy zrobić. Tak, to znaczy, yy, no jeśli powiemy, że tak, kupiłem jakieś towary w Szwajcarii, no to przynajmniej odpada nam to, że nie wprowadzamy w błąd funkcjonariusze. No dobra, ale załóżmy ten przykład, że mm. nie wiem że zapomniałem o tym. No trzeba to zgłosić. No to zależy też od przypadku. Ja nie chcę też generalizować, ale trzeba to zgłosić już na lotnisku. Nie? Już ale na kiedy lotnisku? ten funkcjonariusz nas złapie, no, wtedy już jest za późno. No, no ale wtedy, wtedy możemy się jakoś płacę. wybronić typu, no Boże, zapomniałem, no zdarza się. No, no oczywiście, że tak. No, wtedy to już jest kwestia tego, postępowanie wtedy się rozpoczyna. Czasem jest tak, że na miejscu musimy płacić karę, i wtedy dostajemy taką już mandat, ale w moich przypadkach, z jakimi ja miałem do czynienia, to zazwyczaj było tak, że po prostu taka osoba dostawała informację, że wszczęte zostało postępowanie karno-skarbowe, musiała wpłacić jakąś kwotę zabezpieczenia majątkowego, poręczenia, no nie poręczenia, zabezpieczenia mhm. na poczet ewentualnej kary, no i wtedy szła wolno. Wszystko było ok. Oczywiście postępowanie karne zostało wszczęte. No i e, pod koniec takiego postępowania, wtedy w międzyczasie są te etapy, o których rozmawialiśmy, klient dzwoni no do jasne, mnie. Jasne. E, omawia. I wtedy też składam wniosek o wglądu akt sprawy, żeby zobaczyć, co ci policjanci znaleźli w tych torbach, jakie zdjęcia porobili tych przedmiotów, czy one rzeczywiście są tyle warte, czy może to były prywatne torby, to wtedy trzeba to. Wszystko przeanalizować i po wglądzie do akt, po pewnym czasie, kiedy ta piłeczka jest po stronie prokuratury, no to prokurator podejmuje decyzję, czy na przykład umarzamy postępowanie, bo jednak nie było towarów, coś policjant źle tutaj zinterpretował te towary, albo nakłada karę. I od tej kary oczywiście możemy się też odwołać. No i. Pytanie, czy się odwołujemy, czy ją przyjmujemy? Mhm. To już jest kolejny etap, nie? No dobrze. To teraz odejdziemy trochę od tych spraw, żebyśmy mhm. mogli porozmawiać na temat Was, czyli mhm. całego grona prawników, adwokatów, sędziów. Mówi się bardzo mocno w kuluarach, że jesteście po pierwsze zamkniętą, Trochę taką warstwą społeczną zadajecie się tylko ze swoimi, nawet się kiedyś śmiano, że dobra, mamy osiedle prawników, trochę tak jak osiedle lekarzy. Mhm. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz mniej przyjemna, bo to akurat nie jest nic każdy może zadawać się przecież z kim chce, ale druga już jest mniej przyjemna, że często się mówi, że jesteście tacy nadęci. Mhm. Zaśmiałeś się, to jest tak? Słyszałeś takie... To znaczy na pewno nigdy nie chciałbym być tak postrzegany, jako Ale trochę osoba... tak w społeczeństwie jest. Mhm. Dlaczego tak, Patryk jest? Mhm. No to jest ciekawe pytanie. Myślę, że kiedyś właśnie, kiedy miałem okazję, okazję pracować właśnie o jednej z, z tych korporacji, o których wspominałem, spotkałem jedną panią Mecenas, która gdzieś tam, ja wtedy jeszcze byłem na początku tej swojej kariery, i gdzieś tam powiedziała mi, że. W sumie dobry prawnik to taki, który jednak ma trochę zwiększone ego. Bo taki prawnik, taki adwokat, on musi w sądzie być na tyle odważny, na tyle często bezkompromisowy, musi wstać, zareagować i nie stresować się, jak sąd o nim pomyśli, jak prokurator o nim pomyśli, jak ludzie na sali pomyślą. On musi mieć tą pewność siebie, żeby twardo wystąpić, i jakbym oglądał go na sali rozpraw w niektórych sytuacjach, pewnie takie wrażenie bym odniósł, że on taki jest nadęty. Tylko, że w pewnych sytuacjach potrafię sobie wyobrazić, że on powinien tak się zachować, żeby mm -hmm. mocno podkreślić mm, pewne aspekty w celu obrony klienta. Nie? Z drugiej strony, i to jeśli mówimy o adwokatów, ja powiem tak. I oczywiście to ego, ta, 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 to ego jest na pewno wrogiem w postępowaniu, kiedy ja na przykład mam po drugiej stronie też adwokata, z którym są szanse, żeby się dogadać, ale z jakichś powodów nie możemy się dogadać, bo właśnie ktoś oczekuje czegoś, co no, my nie możemy przystać, ale muszę powiedzieć, że to są rzadkie przypadki. Najczęściej właśnie dobry prawnik to taki, który potrafi to ego odsunąć na bok i spróbować rozwiązać sprawę. Adwokaci też są eleganccy na sali rozpraw, no bo w końcu oni są przedłużeniem swojego klienta, tak naprawdę, jego przedłużoną ręką. Są pośrednikiem między sędzią a klientem. No to oni muszą dobrze wyglądać, bo klient, patrząc na nich, też w pewnym stopniu patrzy na klienta. Mhm. Miałem też taką sytuację dosyć zabawną, kiedy mm, siedzieliśmy z klientem na sali rozpraw. No i ten klient, oczywiście pomimo moich wskazówek, on przyszedł w bluzie, w kapturze, no i żuł gumę, tak. I on autentycznie, jak siedział na sali rozpraw, to był tak zmanierowany i tak patrzył na sąd. No ja mówię do tego klienta, że no tutaj jakby mógł pan usiąść prosto, no, no. wrzucić gumę, bo to wszystko są szczególiki, ale na końcu one też mają znaczenie. No i ten klient się wyprostował, tak, tak, przepraszam. Ale po 3-4 minutach znowu widzę, jak on opada i zaczyna znowu rzucić gumę. I, a to ma znaczenie. Nie? I wracając do tego, adwokat, który jest na sali rozpraw, on musi być elegancki, bo on też reprezentuje w ten sposób klienta. Marginalne to ma znaczenie, ale ma znaczenie. No właśnie, a jeżeli ma, no to to jest najistotniejsze. A to moje y, pierwsze założenie, że jesteście zamkniętą grupą, rzeczywiście jesteście zamkniętą grupą. No i to jest właśnie ciekawe, bo oczywiście zarówno adwokat, jak i prokurator, jak i sędzia są to zawody zaufania publicznego. Nie? I to oznacza, że w pewien sposób już to nas grupuje w pewien zamknięty sposób. W sprawach karnych wszyscy jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi. Mamy ten taki immunitet z tym związany. Kiedy, nie wiem, jadę na rozprawę i ja muszę być na tej rozprawie karnej, Oczywiście nie w każdej sprawie tak jest, mhm. ale w niektórych sprawach tak jest, że y, oczywiście nie, nie miałem jeszcze takiej okazji, ale nawet jakby policjant chciał mi dać mandat za szybką jazdę, no to w, jeśli to naprawdę była taka szczególna sytuacja, ja mogę się powołać na to, że ja jadę na pilną rozprawę. Nie? Mhm. Oczywiście to nie jest wymówka, żeby naginać prawo. To, to no, w ogóle nie, 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 nie chcę tego wyrazić. Chcę bardziej wyrazić to, że. My jesteśmy tymi funkcjonariuszami z jednej strony. Z drugiej strony, ja jako adwokat, w przeciwieństwie do prokuratora czy sędziego, jestem też przedsiębiorcą. Muszę, to jest moja działalność gospodarcza. Mhm. I to mnie trochę odróżnia od nich. I z jednej strony, i tu też troszkę wracając do tych rozmów prawnych po niemieckiej stronie, też można odnieść wrażenie, że my opuszczamy salę rozpraw, gdzieś tam się idziemy naradzać. Nie wiadomo, co tam się naradzamy. A powiem szczerze, że to są naprawdę próby rozwiązania sprawy. Nie? Chociaż to wrażenie może być takie, aha, to oni sobie teraz coś ustalają, no ale to jest mylne wrażenie. Mhm. Także no są to pewne stereotypy. Jak człowiek wejdzie w te szczegóły, no to, no to troszkę to inaczej mhm. wygląda. Każdy z nas ma pewne marzenia. Marzenia ukierunkujmy to bardzo w stronę tych zawodowych. No nie, o sobie nie będę mówił, nie jestem tutaj na tyle istotny. Chciałbym zapytać o jedno, a mianowicie, jakie są marzenia każdego jednego adwokata? No, najczęściej jest tak, że chcesz być najlepszy w tym, co robisz, tylko co to tak naprawdę oznacza, że byłbyś najlepszy, i jakie są Twoje marzenia jako adwokat? Mhm. Na to pytanie bardzo dużo czasu poświęciłem jeszcze w czasie studiów. Czy, czy ja na pewno chcę być adwokatem i po co w ogóle chcę być adwokatem? I na pewno też wiedziałem, że to musi być moja praca. W sensie wybierając, że to chodzi o pracę. I ja w moim przypadku nie wiem, jak to jest u wszystkich adwokatów, bo każdy ma inne marzenia, inne aspiracje, ale w moim przypadku było to tak, że ja właśnie chciałem zostać tym adwokatem, aby. Yy, chciałem, chciałem połączyć pracę, która po prostu sprawia mi dużą satysfakcję i z, przy okazji dzięki temu zarabiam, ale mogę ją nawet wykonywać za darmo. Takie było przynajmniej wyjściowe dążenie. Tak? Jak w czasach na przykład aplikacji, to w, przez dwa lata praktycznie zarabiałem tyle, ile miałem kosztów. Mhm. I wszystko zrzucałem tylko, żeby. Dobrze się przygotować do egzaminów, pracować w kancelarii, ale w zasadzie moje zarobki zrównały się koszty. I wiedziałem, że to jest pewien etap, który muszę przejść, ale to akurat było o tyle ciekawe doświadczenie, że wtedy już wiedziałem, że pomimo tego, że tak mało zarabiam, to i tak sprawia mi to dużo satysfakcji. I, i wydaje mi się, że to jest właśnie to, żeby człowiek znalazł coś, co mógłby nawet robić. Może nie za darmo, ale naprawdę za mało, a co mu przyniesie dużo satysfakcji, to jak ktoś znajdzie coś takiego, to jest naprawdę pod kątem zawodowym duży sukces. Tak, tak, zdecydowanie to jest. Uważam, że poniekąd trochę klucz do zaspokajania własnych potrzeb emocjonalnych, bo jeżeli wykonujesz pracę, która Cię cieszy, to tak naprawdę robisz to, co. Uwielbiasz. Ja na przykład tak mam, że ja nie czuję, żebym jeszcze ani jednego dnia nie przepracował w życiu i to jest, myślę, że jeden z większych sukcesów i też pewna determinanta, która daje mi szczęście. Mhm. Powiedz mi, Patryk, bo to też jest bardzo ważne, że może słuchają nas ci, którzy chcieliby zostać adwokatami. Jak zmieniły się twoje zarobki od momentu, mhm. kiedy dostałeś papier i zostałeś już adwokatem, do teraz, pomimo, że nadal jesteś no, mhm. młodym człowiekiem? To też bo na pewno jest taki punkt kulminacyjny. To jest zdanie egzaminu adwokackiego. Kiedy przestajesz być aplikantem, kiedy możesz działać we własnym interesie, sam możesz reprezentować klienta. No i to jest taka, to jest mocna zmiana każdego adwokata. Do tego etapu. To naprawdę można się szybko zniechęcić, i jest wiele okazji, żeby się zniechęcić, bo to jest długa droga. Też nie uważam, że trzeba być, że każdy musi być wybitnie uzdolniony, aby zostać adwokatem. Bardziej tutaj chodzi o to, że trzeba być na pewno cierpliwym i na pewno no, ta, ta cierpliwość i, i, i wytrwałość, uparcie dążąc do, do, do tego, aby w końcu zdobyć te uprawnienia, i hmm. wtedy się wszystko zmienia. Wtedy też pytanie, w którą stronę, jaki adwokat idzie, niektórzy zostają w korporacjach i też można fajnie zarobić w korporacji już zdecydowanie. no Myślę, że e, jeśli mówimy o byciu aplikantem czy prawnikiem świeżo po studiach, to po egzaminie standardowo no to, to są co najmniej podwójny przeskok, nie? podwójny przeskok. No i teraz pytanie, czy to jest podwójny, czy może czasem potrójny, może w jednym miesiącu jest to potrójny, w jednym miesiącu może nawet poniżej tego, co się zarabiało jako aplikant, bo u nas są te spore wahania. Czasem jest tak, że przyjdą sprawy, które przyniosą dochód nawet na 3-4 miesiące w przód. A czasem jest tak, że przez y, miesiąc y, człowiek żyje z tych wcześniej zarobionych. No, no e, tak, tak. Kwot, no, to nie? jest to też y, specyfika tego, mm -hmm. tego zawodu. Też, mm -hmm. Mój zawód też nie rozłącznie się z tym, y, z tym wiąże. No okej, okay, ale jeżeli mm -hmm. mielibyśmy bazować trochę jednak na kwotach, to jak mm -hmm. jesteś. Y, Aplikantem to zarabiasz 4000 zł, 4500 zł. Nie wiem, strzelam, a jak już jesteś adwokatem i zaczynasz swoją przygodę jako adwokat, to kwota wzrasta do 9 tysięcy złotych, żebyśmy poznali mhm. mniej więcej, jakie to są widełki. To znaczy tak, jako młody adwokat, oczywiście trudno jest zacząć od razu z własną działalnością. To, to, to nie oznacza, że jak ktoś zaczyna swoją kancelarię, ma nowe biuro laptopa, to od razu zarabia dwa razy więcej jak za czasu aplikacji. To tak nie działa z automatu. Oczywiście ma dużo. Wskazówek na to, że jak dobrze to poukłada, to tak będzie, ale to nie jest tak, że my otwieramy biuro i nagle mamy masę klientów, ludzie przychodzą z ulicy, to tak w ogóle nie działa. Trzeba pewien etap y, po prostu, może stworzyć zespół, tak, jakoś, żeby zacząć. Niektórzy super się znajdują w dużych kancelariach i y, nie chcą prowadzić swojej kancelarii. I mhm. Też to jest dla mnie zrozumiałe, to jest kwestia predyspozycji y, człowieka. Ale wracając właśnie do Twojego pytania, no to mniej więcej tak możemy powiedzieć. Jak, jak, jak to mniej więcej ująłeś? Oczywiście mm, nie będziemy wchodzić w szczegóły, czy to jest brutto, netto, ale myślę, że no, jako aplikant mniej więcej tyle się zarabia, a potem jako adwokat w jakiejś takiej większej kancelarii również, no tak jak mówię, ta dwukrotność, dwukrotność. to jest jak najbardziej, jest to jakieś no, myślę, że w jakichś dużych kancelariach, które. Zajmują się sprawami frankowymi, to to jak najbardziej jest osiągalne. Okej, okay. a teraz twoje zarobki wykraczają powyżej 10 tysięcy, 15 tysięcy złotych. Jak już jesteś tym, no nie, nie wiadomo iluletnim adwokatem, mhm. ale jednak już nie żółto dziobem, mhm. który dopiero co mhm. zdobył papier, żebym miał świadomość tego, ile z danego zawodu można rzeczywiście wyciągnąć. Mhm. To znaczy, powiem tak, yy, w zasadzie. No i też jesteś adwokatem, hmm. to trzeba to hmm. mocno zaznaczyć, że niemiecko-polski. Hmm. No, tak jak mówię, tutaj po tych, jaki obraz też dają te, te, te zarobki, myślę, że można to też dopasować chociażby do ustaw, które mnie w tym zakresie obowiązują. O, o kosztach adwokackich, czy to hmm. w Polsce, czy, czy niemiecka ustawa RVG. Oczywiście są to pewne minima, jakie adwokat musi zażądać. A to, co ustali ekstra z klientem, no to już jest między nim a klientem. Oczywiście ja nie chcę tutaj opowiadać o, o swoich zarobkach, bo myślę, że też pewne wskazówki dałem, że to miesiąc-miesiącowi nie jest równy. E, oczywiście ja też y, mam spore koszty. Tak? Zapleczę, czy to właśnie pani, pani sekretarek, czy, czy, czy tutaj czasem korzystam z pomocy też innych adwokatów, który, którym też muszę zapłacić za pewne wpadkowe czynności. Dlatego. Yy... No, no, tak to wygląda. Mhm. No ale i koniec końców jest to dobrze dochodowy. Jeśli człowiek znajdzie swoją niszę i się z niej wyspecjalizuje, Aha. to jak najbardziej tak. Jak najbardziej młodym ludziom, którzy zastanawiają się, czy bycie adwokatem nie ma sens, to naprawdę, i to jest fajne w tym zawodzie, że to od nich będzie zależeć, jak potoczą swoją karierę. I na pewno. Ten, ten cały proces dochodzenia do tego zawodu, no to jest to też taki budowanie swojego charakteru, bo ja też miałem wiele wątpliwości na, na tych wcześniejszych etapach, czy to na pewno to i, i tak dalej, ale no dzisiaj, yy, z dzisiejszej perspektywy wiem, że to by był bardzo dobry wybór. I bardzo się z tego wyboru, Patryk, cieszę, bo rzeczywiście przez cały ten podcast odniosłem wrażenie, że jesteś osobą rzeczywiście wykonującą zawód, do którego zostałeś powołany. Dzięki. Dziękuję Ci Patryk bardzo serdecznie, to była przyjemność móc z Tobą porozmawiać. Dzięki. Szanowni Państwo, spotkamy się w kolejnym podcaście, w albo w środę, albo w niedzielę, także w zależności kiedy oglądacie, dajcie znać, co na temat tego podcastu myślicie i pamiętajcie to, co mówiłem, że słuchamy na spot i oglądamy na YouTubie, ale tu i tu możecie wykazać się pewną interakcją i napisać komentarz. Dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję za uwagę. Słyszymy się w każdą środę i niedzielę o 18.00 i pamiętajcie, że wszystkie rozmowy dostępne są na YouTube i Spotify.